Panie Marszałku, wielki sukces za nami. Porozumienie z Czechami to bardzo ważna sprawa dla regionu, w zasadzie dla całej Polski, ale szczególnie też dla naszego regionu, subregionu wałbrzyskiego. Premier Morawiecki powiedział o panu, że był pan dobrym duchem tych negocjacji. Czuje się pan doceniony? Zdecydowanie tak, tym bardziej, że to był jeden z głównych problemów, który spędzał mi sen z powiek. No i te relacje i można powiedzieć przyjaźń pomiędzy Martinem Putą a mną, no, spowodowała to, że to obaj byliśmy jak gdyby dobrymi duchami tego porozumienia. Powiem, że to ogromny sukces, że panowie premierzy spotkali się w Pradze, że to porozumienie zostało podpisane. To też wskazuje na pewną wolę polityczną, bo ten dokument, który został podpisany, to porozumienie, ono nie różni się w jakiś sposób dramatyczny od tego, które było negocjowane przez tyle miesięcy. Tam naprawdę kwestia pewnych szczegółów i pewnych dat. To też pokazuje, że potrzebna była wola polityczna do podpisania tego porozumienia. Ta tytaniczna praca, jaką wykonał cały zespół, w tym minister Michał Kurtyka, ale również obecna pani minister, pani Anna Moskwa, która kończyła te negocjacje myślę, przełomowym momentem było spotkanie pani minister Moskwy z jej odpowiedniczką ze strony Czech, które odbyło się w Warszawie. A później to już poszło na szczebel premierów, pana premiera Morawieckiego i pana premiera Fieli. I zakończyło się to sukcesem. Cieszę się ogromnie, bo zostały uspokojone nastroje, te obawy pracowników, bo trzeba pamiętać, że to nie tylko pracownicy, nie tylko te prawie 4 tysiące osób, które pracuje w kopalni i w elektrowni, ale również i ich rodziny. Ale to nie tylko ci, którzy są bezpośrednio pracują w kopalni, ale przecież otoczenie, które pracuje na rzecz kopalni i elektrowni, to następne kilka tysięcy osób, czyli no, poczuliśmy pewną ulgę, ale też przy tym nie tylko refleksja, ale takie głębokie przekonanie o tym, że już musimy przygotować się do tego, że ta kopalnia w latach 40. wydobycie zostanie zakończone. A więc już teraz, to wydaje się czasy odległe, ale 20 lat minie szybko, musimy przygotować się do transformacji gospodarczej w powiecie zgorzeleckim, ale również szerzej jest pewna monokultura gospodarcza, monokultura przemysłowa i musimy ją już w tej chwili dywersyfikować, żebyśmy nie mieli do czynienia z sytuacją taką, jaka była w Zagłębiu Wałbrzyskim. I to jest ogromna odpowiedzialność samorządów gminnych, powiatowych, samorządu wojewódzkiego, ale również rządu. Bez współpracy pomiędzy tymi podmiotami na pewno tego łagodnego przejścia przede wszystkim dla ludzi no, trudno sobie wyobrazić. Panie Marszałku, wspomniał pan o dobrych relacjach, o dobrym klimacie rozmów między panem a Czechami. Czy nie uważa pan, że ten sukces, oprócz oczywiście ekonomicznych aspektów, również jest sukcesem w przywróceniu tych relacji, dobrych relacji między państwami? To znaczy, ja muszę powiedzieć, że na szczeblu rządowym zdecydowanie tak. Natomiast samorząd rządzi się swoimi prawami. My i Martin Puta i ja ciągle podkreślaliśmy o ogromnej woli współpracy, o przyjaźni pomiędzy naszymi regionami. I te relacje nigdy nie osłabły. Ja muszę powiedzieć, że nawet ja głęboko wierzyłem w osiągnięcie tego porozumienia, ale w tych nawet dramatycznych zakrętach tych negocjacji zawsze czułem wsparcie ze strony Martina i on również czuł to wsparcie z mojej strony. Zawsze byliśmy pełni nadziei, że te negocjacje zakończą się sukcesem.